Witam wszystkich serdecznie, Pixel Boxik. Otwieramy na live'ie. Co mamy w Pixel Boxie za ostatni miesiąc? Ja nigdy nie sprawdzam, co w danym Pixel Boxie będzie w przyszłym miesiącu, jeżeli mają mi wysłać, bo lubię, jak to jest niespodzianka. Oczywiście te rzeczy możecie sprawdzić gdzieś tam na stronie. I tak, jest to w ramach współpracy barterowej, czyli ja po prostu dostaję takiego Pixel Boxa nieodpłatnie, a w zamian wrzucam wam informacje w neta, reklamując w sumie tym samym te pudełka. Zobaczmy, co mamy tutaj. Uwaga. Wygląda w taki sposób. Sprawdzamy po kolei. Lady Loki. Marvel. Z naklejką holograficzną. Nie wiem, czy wy, moi drodzy, wiecie w ogóle, kto to jest. Ja wam powiem wprost. Ja nie wiem. Ale jeżeli wy wiecie, to może ktoś z was taką figurkę by otrzymał ode mnie, co? Chcecie? Można otworzyć. Lady Loki. Złota. To jest figurka w ogóle 1029. To jest taki ogólny numer wszystkich figurek pop, które powstały kiedykolwiek? Chyba tak. 1029 to jest numer seryjny jakiś. Dobra. Lady Loki. Z czego w ogóle jest z Lady Loki? Z Marvela, ale z czego dokładnie? Z jakiegoś... Jakie uniwersum? Tak po prostu Marvel i tyle? Jakiś film? Jakaś grupa? Dobra. Z Thora. Tu mamy informację. Co jest w środku? Loki for president. No nie wiem, czy wy będziecie głosować. Co to jest? What if? A to jest taka seria popu What if? Czyli co jeśli Iron Man byłby zombiakiem? I to jest ogromny w ogóle pin. To jest ogromny metalowy, którego można przyczepić. I to jest... A, jeszcze są takie rodzaje z tyłu, zobaczcie. Zombie Falcon. Zombie Iron Man. Zombie Kapitan Ameryka. I zombie Scarlet Witch. Glows in the dark. Podobno świeci w ciemności. Sprawdźmy to. Czy będzie świecić w ciemności? No nie wiem, chyba musi się naświetlić, nie? Bardziej na początku. Poczekajcie, sprawdzam. Tylko jak ja to mam? Moment, sprawdzę tu. Uwaga! Nie ma tutaj ciemności, wiecie? No jest światło, okno jest dzień. I w ogóle musi się naświetlić prawdopodobnie. Więc niestety, ale okej, okay, zostawiamy, to mamy drugą. Koszulka. Jaka tym razem? Elka. O! Guardian. The man without fear, devil. Pa. Taka. Fajna, ale bardzo szerokie są te koszulki. Bardzo szerokie, ona L-ka jest tak jakby XL-ką na szerokość. To jest chyba pod listwę robione. Bo oni wiedzą, że geek i gracz to kawał chłopa. No. Amerykańskie rozmiary to mogą być, to prawda. Dobrze. I została nam do tego ostatnia rzecz. O kurde. No to widzowie, to może się wam spodobać. Kubek Deadpoola. Tak jest, licencjonowany kubek. Do picia kawy, herbaty. Pokaż go. Czy popękany przyszedł? Nie, nie przyszedł popękany. Tak wygląda. Kubas.
spodu. To w Chinach, a gdzie? Wszystko w Chinach produkują. No. I a, jeszcze w środku coś lata. Loki for President. Także taki Kubas, moi drodzy, też się tutaj pojawił. I co? Pixelboxik. Dokładnie tak, moi drodzy. To był Pixelboxik. Ja jeszcze przeczytam sobie na koniec tutaj, jakie była informacja. Myślę, że całkiem przyjazny. Tylko z tymi kubeczkami to trzeba uważnie, nie? Jak będziecie je myć, to tylko, wiecie, pod kranem, wodą. No chyba, że wsadzicie do zmywarki, to tylko jeden raz i się rozdupcy. Więc tak, moi drodzy, Pixelbox. O kurde. Wiecie, jaki będzie kolejny? Diablo 4 i Dungeons and Dragons. To będzie następny. Co? Ludzie. Patrzcie, kwietniowy to będzie gwarantowane brandy. Diablo 4 i Dungeons and Dragons. To będzie w następnym. A tu w marcowym zielona bogini Psot. Licencjonowana figurka, mówimy o tym. Nieumarły miliarder, czyli przypinka Funko z Tonym Starkiem. Czyli to. Przypinka wyborcza, to był fartuch z piekielnej kuchni, czyli to. Koszulka. I moi drodzy, kubek umysł otwarty na wszystko, czyli licencjonowany kubek w kształcie głowy Deadpoola. I wy możecie, moi drodzy, wygrać dowolny Mystery Box za złotówkę. Czyli jak będziecie kiedyś Mystery Boxa sobie ogarniać, to macie tu zasady. Zrób sobie zdjęcie z Pixelboxem, wrzuć je na Instagrama z hashtagiem i tyle. Także jak i tak będziecie kupować, to weźcie udział. Pozdrawiam, Bonkol Life.